Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Słowo się rzekło. Dziadek Paweł zaraz oprawi siekierę w nowy trzonek. Czy nowy trzonek właduje do siekiery. Ale najpierw krótka wspominkowa bajeczka. Otóż dziadek Paweł w poprzedniej wsi robił, oprawiał siekiery. Drwalom nawet, cieślom i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie miał nigdy żadnych uwag, żadnych, jak to się mówi, no, że ktoś reklamacji. Dlaczego? Dlatego dziadek Paweł wpadł na swoich siekierach na bardzo prosty pomysł. Otóż, zaraz do tego dojdę, natomiast ma być dykteryjka. Któryś z sąsiadów na tej mojej dawnej wsi przyniósł siekierę do naostrzenia. Jakby sami nie potrafili ostrzyć. No, biorę siekierę, patrzę, zaraz, prawie 10 lat temu oprawiłem tę siekierę. Patrzę tutaj na brzegi, nic nie dygło, jak to mówią, nic się nie przesunęło, siekiera mocno eksploatowana, patrzę, no wziąłem, kurczę, naostrzyłem. Jaka jest moja zasada? Bardzo prosta. Jeżeli jest ucho, to jest ucho, prawda? Ta dziura, to jest ucho. Uchahaha. To jest wlot, czyli wejście trzonka. To ucho powinno być mniejsze od ucha wylotowego. Jeżeli, to proste, jeżeli włożę trzonek, wbiję trzonek i dam tu kliny, czasem nawet trzy, jeden wzdłużny i dwa poprzeczne, to nie ma siły, żeby siekiera spadła z trzonka. Pod warunkiem, że trzonek jest suchy. Zawsze jak oprawiałem siekiery, kładłem na... A zawsze zdarzało się to po prostu na późnej jesieni, bo to wiadomo, sezon w lesie to jest zima, wycinka i tak dalej, i tak dalej. Kładłem na kuchni drewnianej, takiej kuchnia, która była jednocześnie sprzężona z takim piecem grzewczym i piecem chlebowym. W rogu stało takie potężne coś z kamienia. Podgrzewam i suszyłem rękojeść, to pożysko, stylisko na tej kuchni. Oczywiście tak, żeby go nie przypalić. Mając suchmiareczkę w ręku, w ręce, idź. Mierzymy. Proszę bardzo, jest ucho wejściowe. Pyk. To jest, przypominam, siekiera szwedzka Haltafors. Ucho wejściowe jest. Niczego nie przesuwam, nic nie. Ucho wyjściowe. Delikatnie szersze, ale delikatniutkie. Teraz sprawdzimy ucho wejściowe. W środku jest. Niestety nie wchodzi, czyli wejściowe ucho jest szersze od wyjściowego. Błąd w sztuce. Wiele opowieści, wiele faktów stwierdza, opiewa rzetelność zawodową Niemców. To jest, którą kupiłem w Niemczech, firma, kurczę, paka garantii jakieś, tu jest 1400 gramów, jakaś niemiecka firma, już nie pamiętam jaka. Zmierzymy ucho wejściowe na długość. Pyk. Nic nie przesuwam. Ucho wyjściowe. Proszę bardzo. Pyk, pyk. Luzik. Wyjściowe ucho. Znaczy wylot ucha. Na długość jest szerszy. Mierzymy szerokość ucha otworu wejściowego. Jest w połowie. W połowie
pyk, jest. Wkładam ucho wyjściowe, proszę bardzo. No i co, panowie Szwedzi? Co trzeba zrobić? Jak dostawałem, wracam jeszcze do mojej epopei w dawnej wsi. Jak otrzymywałem siekierę, no to właśnie mierzyłem sobie tą sufniareczką, pyk, pyk. Jak ucho, jak otwór wylotowy był mniejszy troszeczkę, to po prostu brałem takie coś i madełko, jak teraz czynię. Brałem pilnik do metalu i godzinę żyłowania. Może nawet czasem dłużej. Ale to mi dawało gwarancję, że nie będzie żadnego wypadku, że nikt nie będzie narzekał, że po prostu moja firma działa. Biedny pilniczek już ma ładnych parę lat. Ale działa, jeszcze działa. Powiększam po prostu otwór wyjściowy ucha. Biedny stół się zaraz rozleci. Dobra. I teraz zmierzymy sobie. A najpierw też podawam moją sztuczkę. Oglądałem, żeby się przygotować do... Biorę ołówek stolarski i wewnątrz... Aha, proszę jeszcze zobaczyć. Czy kamera widzi to wnętrze? Jest dobrze widoczne? Chodzi mi o ten dół tego otworu. Co tam jest? Garb, prawda? Jeżeli kowal wkłada tutaj po oczywiście przecięciu tego kawałka stali, który ma do dyspozycji, przecina przecinakiem z jednej, z drugiej strony, tak żeby te grubości ścianek bocznych były prawie jednakowe, ta ścianka jest cieńsza troszeczkę o jakąś tam część milimetra. Nic to. I później bierze specjalny kształtownik, żeby ten otwór powiększać, więc wkłada go tu, wyjmuje, wkłada go z tej strony, stąd powstaje ta górka. Widać to w kamerze? Tak samo tu. Nie będę już tam. Więc po prostu trzeba się trochę namordować, by tą górkę ściachać. Żeby wlot ucha, wylot ucha był szerszy. Czyli zakładamy znowu mimadełko. Siłą, godnością osobistą oraz pilnikiem do metalu zaiwaniamy po całości tak, żeby... Ale ponieważ to jest szwedzka stal, to jest to dosyć trudne. W każdym razie słyszycie, że pilnik się nie ślizga, tylko bierze tą stal. Bo to jest bardzo dobry pilnik. Stary pilnik. Dam wam jeszcze jedną sztuczkę. Mam ołówek stolarski, ciesielski. Lepszy jest ciesielski, bo jest miększy. I wewnątrz nacieram po prostu, rysując po tej stali. Pardon, żeby było lepiej widoczne. Wewnątrz się rysuje. Można pojechać po tym
uchu, po górze ucha. I teraz wkładamy, pamiętacie, firma Stedbergs robi hikorowe. Hikorowe trzonki. Nabijamy. Patrzymy. Aha, prawie wyszło. Dobra. Może tu lepsze światełko będzie, proszę panią. Tutaj prawie jest. Tutaj też prawie jest, znaczy dotyka. Jest syte, jak to mówili na starej wsi. A tutaj jednak mimo wszystko widać szpary. I bardzo mnie to kurza, twarz cieszy, ponieważ albowiem gdyż tutaj do tego trzonka był przylepiony coś takiego. To jest klin drewniany i to jest klin metalowy, które oczywiście będą mi potrzebne. I teraz zobaczymy. To jest, jeżeli masz siekierę wewnątrz zardzewiałą, to to też widać tak samo jak tutaj. Widzicie? Te zaczernione miejsca, one ocierają o, proszę bardzo, ocierają o wnętrze. Czyli co robimy? Bierzemy gruby pilnik, nie raszple, czyli zdzierak, i zczyszczamy to, żeby umożliwić lepsze wejście. Przygotowując się do tego filmiku, oglądałem sobie nawet zachodnie. Idź na dwór w śmielu. Na przykład jest taki moment, koleś ma z górnej półki siekierę Granford Brooks i mu wylajzło. Kurczę, trzonek mu wyszedł gdzieś w takim tym. Co on robi? Zamiast wbić ten trzonek i władować jeszcze kliny, bo trzonek jest oryginalny, widać nazwę firmy na wybitą na głowicy, na żeleźcu i widać nazwę firmy na topożysku. To jest, on obcina oryginalny trzonek, kupuje nowy, bez no name, i cały proceder po prostu robi to, co ja w tej chwili zrobiłem od początku. Zamiast wbić i zaklinować. Patrzcie, jak jest zrobiony trzonek siekiery. Gdybym tłukł tutaj, to by to odpadło. Dlatego to jest zagłosowane, że puka się tylko w to. Bardzo mądre. Chłopaki wiedzą. Zobaczymy teraz, co jest grane. O! Proszę bardzo. Wylaj zło szydło z wora. Jest miejsce na kliny. Tu jest syto. Jest syto. Tutaj jest jeszcze taki drobniutki, jak po przecinaku, taki ślad. Ale to nie jest istotne. Najistotniejsze. Ha, 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 kurczę blade. Moja siekiereczka najnowsza. Popatrzcie. Mam dwa takie same obuszki. Jedna jest 45 cm, druga 65. 20 cm różnicy. 20 cm. Mam dwie siekiery. Jedna jest do większych prac, druga jest. To jest bezpieczniejsze, bo jeżeli złapiesz tak, to nigdy ci nie poleci, bo ręka druga, ta górna cię trzyma, prawda? Możesz ładować
z palcem w nosie. Natomiast, jeśli chcesz coś robić, no to jedną ręką też da radę. Kliny. Do tego jest potrzebny klej. Są świetne kleje. Pateksa. Tu jest napisane Express, czyli szybko klejący. Wood. Drewienko. I normalny. Standardowy. Też to drewno. Wood. Pierwszy. Zaraz jeszcze coś zrobię. No, ale może tak być. No dobra. Nie, niech tak zostanie. Dobrze. Podpinamy ten drobiazg. Wydaje mi się, że trochę za ostry jest ten klin. Gdyby był bardziej płaski, bo on mi tu nawet na szerokość jest troszeczkę za szeroki, widać. Czyli go trzeba dziabnąć. Teraz zmierzymy. No, można być jeszcze ciachnąć, ale niech tak będzie. A to odkładam, bo to jest świetne drewno na co? Na kliny. Dobra. Teraz wkładam to w strugnicę. W strugnicy mam naklejoną gumę z pasów transmisyjnych, czyli jak złapię, to jest bardzo mocne. Gdyby to było samo drewno, to by się ślizgało, jakbym pukał. Gdzie są moje dłutka? Zawsze dłutem, jak walnę dłutkiem, to po prostu, o, widzą Państwo? Doszło do brzegu. Tutaj. Super. Dobra. Klin będzie robił swoje. Ok. Biorę Pateksa, no może standard. Będzie dłużej. Świetna jest, bo to się zakręca. Nic nie wysycha. I wiekopomna chwyla. Dlaczego klej? Po prostu dlatego, że ma lepszy poślizg. No i w końcu będzie się trzymało kupy jedno z drugim. To dobrze by było, gdybym miał listeweczkę. O, powiedzmy tę. Bo jak puknę tutaj, to może pęknąć i się rozwalić. Jak skurczybyk. Dobra. Więcej nie trzeba się wyzwierzać na tym. Okej. Dobrze by było, żebym to obciął. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie tego widać, bo to już jest pomrok mglisty napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa. Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa. Ale niech sobie będzie. O, teraz widać, że tu klin by się przydał i tu. Żeby to drewnienko się rozeszło w
tą stronę i w tą stronę. Spróbujmy. Idźcie sobie na dwór. I teraz biorę, jak zawsze robiłem w ten sposób, biorę dłuto i władowuję się. Jest rozszerzone i sobie czeka na tutaj też jest rozszerzone i czeka na co? Na klin. Gdzie dać ten metalowy, jak sądzicie? Tutaj trochę jest za wąski, dam go tu. Źle mi się. Powinno być dobrze, chociaż jest. Świetnie, jest syto. Teraz, żeby tu wbić klin, muszę go zrobić. W tym celu sięgam do, pamiętacie, na poprzednim filmiku wrzuciłem tutaj resztki, które wystukałem po obcięciu tamtego krótszego trzonka. Jak stąd kamera zładzi, będzie najlepiej widać. No akurat wszystko co robię to... Sprawdzam szerokość. No i teraz to można sobie pazur dziabdziać. A trzeba mieć bardzo ostrą siekierkę. O. Jest. Aha. No tak. Nie wiem co to było. Jakiś klej. Strasznie twardy. W ogóle to drewno jest cholernie twarde. Równe grubości z jednej i z drugiej strony, dobra. Zdejmuję moment. Klej. I za chwilę wyjmę. Co za skurczybyki. No, zamierzają się tu osiedlić? Jeszcze tu walnę. Dobra. Tu się mogłem to rozciąć na piłą. Dobra. Teraz kochani moi. Wystarczy. Jest syto. I oto
oprawiona. To mogę nawet w ten sposób. Zawsze tak robię. Widzisz, to nie jest estetyczne. Resztę chowam. Pyk. I pyk. W następnym filmiku pokażę wam, jak działa ta siekierka. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Hej.